Hello everyone, witam was wszystkich serdecznie. Here is Tusia Lech, tu Patrycja Lech, and I will be speaking mostly Polish because it's Polish YouTube Hub, and you will have English subtitles. To polski YouTube Hub i dlatego będę mówić po polsku. To jest moja praca, zalterowałam pustą puszkę, a to są nasi wspaniali sponsorzy. Naprawdę można wygrać fantastyczne nagrody i gorąco was zachęcam, żebyście wzięli udział. Zasady są oczywiście bardzo proste, takie jak w każdym YouTube Hubie. Wszystko, co musicie zrobić, to po prostu wziąć udział, odwiedzić wszystkie kanały, wszędzie zostawić komentarz i wszystkie zasubskrybować. I to tyle. A potem wygrywajcie nagrody. To, co widzicie w tej chwili, to moje początki z tą puszką. Zdecydowałam, że użyję moldów od Finowar, czyli takich foremek, za pomocą których można przygotować sobie różne kształty. Zauważyłam w ogóle, że w zasadzie nie rozmawiam o scrapbookingu z nikim po polsku, dlatego same wchodzą mi angielskie słowa. Będę się starała je bardzo omijać, ale wybaczcie mi, jeżeli gdzieś się będą pojawiać. Naprawdę po prostu kompletnie nie mówię po polsku o scrapbookingu. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale naprawdę uwierzcie mi, tak jest. A zatem użyłam dwuskładnikowej żywicy, z której zrobiłam takie kształtki, świetne zębatki i różne inne elementy, które nakleiłam na moją puszkę, a teraz pokrywam je wszystkie czarnym gesso. Bardzo lubię markę Finowar. To gesso jest bardzo takie gęste i tak naprawdę wspaniale kryjące. Może nie jest oczywiście tak gęste, żeby nie dało się go rozsmarować, bo powiedziałam bardzo gęste, ale jak na gesso, to jest ono bardzo gęste, ponieważ niektóre gesso są całkiem takie płynne. Ja lubię, kiedy gesso ma pewną taką wagę, dlatego że łatwiej jest ich używać do różnych mixed mediowych celów. Rozumiem, że artyści robią inaczej, którzy gruntują sobie na przykład nim płótna, ale ja nie jestem artystą, który gruntuje płótna, więc dla mnie najlepiej jest z mojego punktu widzenia, kiedy gesso jest naprawdę gęste. Teraz używam takich pięknych, metalicznych farb. To też jest marka Finowar. Jestem też ambasadorem tej marki i przyznam szczerze, że uwielbiam ją od zawsze. No i to są kolory takie zielono-niebieskie, ponieważ zdecydowałam, że stworzę puszkę w odcieniach zielono-niebieskich. Oczywiście plany swoje, a rzeczywistość czasem swoje, natomiast taki był i taki jest mój zamysł. Pod tym wideo oczywiście znajdziecie też listę wszystkich użytych przeze mnie materiałów, tak więc wszystkie kolory są również tam wymienione. Starałam się umieścić tutaj też angielskojęzyczne napisy, tak żeby osoby, które nie znają polskiego, były w stanie się zorientować mniej więcej, co robię, natomiast za bardzo nie umieszczam tam nazw produktów, wiedząc, że i tak pod spodem jest pełna tabela. Tutaj, jak widzicie, troszeczkę to trwa. Oczywiście moje wideo jest w tej chwili przyspieszone dwukrotnie, żebyście mogły obejrzeć sobie, jak to wygląda, ale żebym was nie zanudziła na śmierć, bo co innego jest oczywiście kurs, a co innego jest taki hop, kiedy macie do odwiedzenia dużo różnych pięknych, fantastycznych kanałów z bardzo inspirującymi pracami dziewczyn. Przyklejam teraz naszym rodzimym polskim magikiem, którego użyłam do tej pory, który pewnie zna każda skraperka w Polsce. Przyklejam teraz takie perły, mniejsze i większe, które są od Primy, które co prawda kolorem kompletnie mi nie leżą, ale to akurat nie ma tu zupełnie znaczenia, ponieważ kolor tych pereł łatwo jest zmienić za pomocą mediów. Do tego dodaję też czarne mikrokulki. Bardzo je lubię. I w ogóle bardzo lubię czarne. W ogóle lubię dodawać czarnych i białych akcentów na pracach takich nie off the page, czyli nie takich typu puszki czy inne alterowane obiekty. Często wykonuję chlapania białym kolorem i czarnym. Co prawda nie farbą, ale białym i czarnym kolorem. Tutaj na tej puszce funkcję tych chlapań, że tak powiem, tych czarnych, drobnych punkcików, akcencików pełnią moje mikrokulki. Teraz znowu czarne gesso, dlatego że, jak już wspomniałam,
te perełki nie miały takiego koloru, jaki był mi potrzebny. W związku z tym pomalowałam je na czarno, gessą. I od razu jest lepiej, bo wszystkie są w neutralnym odcieniu i mogę im nadać już dowolny kolor. Po czym, po przyjrzeniu się puszce, stwierdziłam, że jednak niebieski wosk metaliczny, który tu teraz widzicie, będzie świetny, będzie fajnie odcinał ten zielony kolor i będzie naprawdę bardzo fajny kontrast. Ja w ogóle woski nakładam najczęściej palcami, zresztą zawsze tym samym palcem serdecznym. Nie wiem, dlaczego tak mi jest wygodniej, najwidoczniej. Szczerze powiedziawszy, nawet spostrzegłam to dopiero edytując swoje wideo. Wcześniej się nad tym nie zastanawiałam, ale bardzo rzadko używam pętli do wosku, chociaż oczywiście takowe posiadam. No i teraz przyszła kolej, stwierdziłam również patrząc na tą puszkę, że jednak brakuje mi tam jakichś akcentów. Najpierw wybrałam metaliczny wosk w kolorze miedzianym, po czym również stwierdziłam, jak to często w trakcie spontanicznych projektów, że odcień nie jest taki, jak chciałam, jest za mało wyrazisty, za mało intensywny i przeszłam w czerwień. I tym sposobem w krótkim moim wideo pokazałam Wam, w jaki sposób ja tworzę swoje mixmediowe prace. To jest, proszę, gotowa puszka. Oczywiście w międzyczasie te warstwy musiały schnąć i to wydłuża cały proces, ale gdyby pominąć schnięcie, tak to wygląda. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wszystkich innych kanałów fantastycznych, utalentowanych dziewczyn i życzę Wam, żebyście wygrali nagrody od naszych wspaniałych sponsorów. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za udział.